O kurde, ale się na mnie przyczaił, skubany. Siemaneczko, jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 tryb Fortnite. Moi drodzy, co się dzisiaj wydarzy? Ostatni odcinek był niesamowity. Byłem w szoku tych pojedynków. One są, ja mam wrażenie, że one są z odcinka na odcinek coraz lepsze. Coraz bardziej zaawansowane taktyki się stosuje, ale i tak najlepsze pojedynki są wtedy, kiedy pojawia się co? Błąd ludzki. Ja mówię wam ostatnio, moim ulubionym miejscem do dropu jest Festival Horizon tutaj. Zawsze coś jest do zebrania, ale przede wszystkim jest dużo ludzi do ścigania, wiecie? I w tym miejscu, gdzie się dropie, o tak jak tutaj widzicie na tym takim, powiedzmy, torze, jest zawsze jakiś drop. I zawsze zjawia się pełno graczy, z którymi mogę się ścigać. Jakby dropienie się na wulkanie było moim ulubionym miejscem do czasu, aż jakby uświadomiłem sobie to, że no, trafić tam na jakiegoś gracza, no trzeba trochę pojeździć po tym świecie, żeby faktycznie kogoś znaleźć, nie? A tutaj praktycznie zawsze się ktoś dropi, no bo właśnie też są często tutaj dropki, no nie? Więc mogę sobie od razu zebrać jakiś lepszy samochód od tego początkowego i jechać. Dobra, widziałem tutaj dwóch typów, trzech nawet chyba jechało gdzieś w tą stronę. Gonimy ich. O proszę, a to Garbi się dopiero pojawił na mapie, lol. Ej, autentycznie, się dopiero co tutaj pojawił. Nie widziałem go wcześniej, może on dopiero się ruszył? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, wyzywamy go na pojedynek. Co prawda ja mam trzeci poziom, no jeszcze powiedzmy znajduję się w tym limicie, gdzie mogę kogoś wyzwać. Nie wiem, czy ten fokus akurat w tej klasie jest dobry, waszym zdaniem jest dobry, czy nie? Wcześniej mieliśmy jakieś chyba Audi RS6, które uznaliśmy, że chyba w klasie trzeciej jest najlepsze. Widziałem, że ktoś z was napisał nawet komentarz dosyć obszerny pod ostatnim filmem z trybu Fortnite, gdzie była rozpiska wszystkich samochodów, które się nadają do jakiej klasy, które brać, a których nie brać. A jak już jakiś masz, to lepiej, żeby go szybko zmienić, zależy się od tego, który masz. Nie? I tam miał taką rozpiskę, tabelkę już tego, ale myślę, że to jest tabelka taka dla kogoś, kto dopiero zaczyna w tym trybie, żeby wiedzieć, czego nie brać. Ktoś, kto gra regularnie bardzo dużo, już na pewno ogarnie, no nie? Już na pewno to czuje, który samochód jest słaby, który jest lepszy, zwyczajnie dlatego, że nim dużo wygrywał albo dużo przegrywał. Z naciskiem na to drugie raczej. Dobra, szukamy następnych typków Subaru. Ja to widziałem, że gdzieś tam daleko był drop, ale to nieważne. To Subaru jest bardzo dobre, powinniśmy sobie kogoś tu spokojnie myknąć. Tu widzę jakiegoś ziomeczka, coś się kręci w kółko. Klasa szósta i podejrzewam, że zaraz będzie miał klasę siódmą, bo już chyba dojechał do mety. Także ja się rozpędzam w jego stronę. I klasa ósma? RS7, dzień dobry. Szósta, okej, okay, to jest ciekawe. O nie, nie w tą stronę. Dawaj Subaru, damy radę Subaru. Chociaż RS7 to już jest, kurczę, to już jest potwór. To będzie cisnąć ładnie, ale no najważniejsze, żeby ścigać też tych mocniejszych. Ale tutaj mamy, kurczę, zobaczcie, otwartą przestrzeń, chociaż będziemy mieli chyba skok przez autostradę. Tu może być, no tu można się rozwalić. Zobaczymy, kto się rozwali, on czy ja. Jeszcze mam szansę to wygrać. Lubię wyzywać tych mocniejszych, bo zawsze takie lepsze emocje są. Okej, gościu pojechał w ten tunel, ekstra. Trochę tam się rozwalił. O nie! O nie! O nie! O nie! Szybko cofaj, cofaj i do przodu. O, no to już chyba przegrałem. Już chyba nie ma o czym gadać, ale jadę do końca, bo pamiętacie ten pojedynek z GTR-em, gdzie jechałem do końca w pojedynek i się okazało na końcu, że gościu nie trafił w metę. Nie wiem, czy tutaj nam się to przydarzy, ale w tym wiadukcie widziałem swoje szanse. Na szczęście, na moje nieszczęście, no była ta, kurczę, wydma piachu. Ech, usypka taka. Może jeszcze coś będzie z tego. O, nie trafił, nie trafił, ale cofa już do tego miejsca. Patrzcie, jaką furę zgarnąłem. Lubię, kurde, tych mocniejszych wyzywać. Zawsze tak ciekawie jest na tym odcinku. Bo wiesz, jak wyzywasz tych słabych, to co, jedziesz, już wygrałeś, nie? Ale jak wyzywasz tych mocniejszych, takie kilka poziomów wyżej, to jest dopiero ciekawe wtedy. Nie, jeszcze wygrać z takim. Odcinek dużo lepszy nagle. Pamiętacie, w Forza Horizon 4 wygrałem traktorem z jakimś Mercedesem. Pamiętam, że ja po lodowcu jechałem wtedy i wygrałem tym traktorem, a on miał takiego jakiegoś koksiarskiego Mercedesa.
Mercedesa, jakiegoś SLS-a albo coś takiego. W każdym razie on miał 8 poziom, a ja miałem 2. Wyobraźcie sobie to. Jeszcze wygrał z nim gości, który wiesz, gra na kierownicy, nie? To już w ogóle wstyd. No ale co, tak się czasami zdarza i mi się też tak czasami zdarza głupio przegrać. Garbi kontra Garbi, let's go! Let's go! Chodź Garbi. Let's go Garbi. Gdzie jedziemy? Halo! 3 kilometry, Jezu, pół meczu będziemy tam jechać. Cholera. What's up homie? Co się spycha? Jedziemy ziom! Dobra, trzeba sprawdzić, gdzie my jedziemy. Okej. Okay. Jedzie na przełaj. Mam nadzieję, że pojedzie sobie w ten las tam, bo tam jest górka, przez którą trudno przejechać i lepiej będzie trzymać się tym asfaltem dla tego typu samochodu. A, oczywiście, że pojedzie na przełaj. No dobra, zobaczymy, komu wyjdzie to na zdrowie. Czekaj, zobaczę na mapkę, kurde, ale to nie, to lepiej, kurde, na przełaj jechać właśnie, bo, ale, dobra, jedziemy na przełaj, bo myślałem, że droga, znaczy ten punkt, ta meta jest tam gdzieś na dole tego wulkanu, a nie na samym wulkanie. A, się śmiałem z niego przedwcześnie. Okej, problem tutaj jest taki, że nasze samochody są za słabe, aby tu podjechać pod tą górę stromymi podjazdami, więc trzeba szukać miejsc, gdzie jest mniej stromo i nimi podjeżdżać. 700 metrów. Bo można tu naprawdę wkopać. Tutaj bardzo mocne samochody, takie jak Camaro, mogą, one nie podjeżdżają tu, one zwyczajnie tu nie podjeżdżają. Musisz mieć rozpęd i musisz szukać gładszych podjazdów, bo te strome, no niestety, pogrzebią ciebie na amen. Dobra, chyba wygrano, mamy w kieszeni. Właśnie zjeżdżam z tej góry i zobaczcie na te cienie na drzewach. O co tu chodzi? Te cienie są przy samym jakby korzeniu, no nie? Tak, what the hell? Powinien, jakoś, no nie wiem, coś tu nie gra. To tak jakby słońce prześwitywało przez tekstury i oświetlało te drzewa od dołu. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale to jest od początku Forzy Horizon 5. Nawet grałem w tej wersji przedpremierowej jeszcze i też te drzewa były tak podświetlane. Do tej pory tego nie zrobili. Ja mam wrażenie, że w ekipie, która odpowiada za Forza Horizon, zostały już tylko osoby, które dodają nowy content, a te, które naprawiają błędy, a ich już nie ma. Dobra, ktoś mnie tutaj goni. Jak mapa wygląda? O kurde, będziemy w tą stronę jechać. Czymś bardzo szybkim jedzie. Także pojedynek będzie ciekawy, mega! Piąty poziom kontra drugi, mój Peugeot, który umówmy się, no wiecie jak on przyspiesza. Ale jadę do końca. Myślę, że jak uda mi się to wygrać, to możecie mi zamówić jakąś koronę. Ale jadę, jadę. Myślę, że jak Peugeot się rozpędzi i w nic nie będę uderzał, to i tak mam szansę jakoś wygrać. Chociaż patrząc na to, jak ten gościu się oddala, to jestem przerażony. Muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Ostatnio grałem sobie tutaj na trybie Fortnite Lambo, w tym Murcielago, takim wiesz, super szybkim i tak dalej, nie? I jechałem nim, naprawdę ciężko było go opanować, ale nie dlatego, że on faktycznie trudno się jakoś tam prowadzi czy coś, tylko tamten samochód jest, ojej, tamten samochód jest bardzo szybki i mega w krótkim czasie rozpędza się do powiedzmy 200 km na godzinę. A to oznacza, że ciężko go przy takiej prędkości opanować, jeśli jedziesz, wiesz, w linii prostej czy co. Ojej, dobra, gościu mnie porobił, aż mnie boli, ała. No zobaczcie, tutaj zawsze coś jest, dopiero co mi się wczytał mecz. Podejrzewam, że nie będzie nic dobrego, ale ostatnio mieliśmy przecież Porsche Cayenne w tym miejscu, no nie? To był naprawdę sztos, a tym razem mamy, no, to samo, czym przegrałem przed chwilą. Niezbyt dobrze, niezbyt dobrze. Oho, oho, mamy tutaj. Zobaczymy, czy z tym gościem wygram. Jestem bardzo ciekawy, czy Peugeot... Oż, cholera, on się też rozbił. Jestem bardzo ciekawy, czy Peugeot... Ej, do przodu! Jestem bardzo ciekawy, czy ten Peugeot wygra z Garbusem. Jak myślicie? Okej, zawrócę, tak go chyba szybciej złapię. Ja nigdy nie wiem, jak się stąd wyjeżdża, wiecie? Dawaj, dawaj, Garbi kontra Peugeot. Ja myślę, że Garbi ma większe szanse. Ten Peugeot, on jakoś nie jeździ w ogóle. Dobra, co on tam zrobi? Okej, da się przez to przejechać, nawet nie wiedziałem. Ale patrzcie, przejechał przez to, a te beczki nierozwalone. Dlaczego tak? Dziwna sprawa. Ty patrz, ja nie mogę tego Garbiego dogonić. Garbi, ty przyhamuj i bierz mnie w obroty, bo ja tym Peugeotem chyba z tobą przegram. Chodź Garbi, chodź, chodź, chodź. No patrz, ej, nie mogę go dogonić, no. Samochód z drugiego poziomu. No niby lepszy. A tu o co chodzi? Dobra, o nie, 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 o nie,
O nie, da się resetować? Nie da się resetować. O, przegrał z Garbim. Oh fuck, ale mnie zrobił. O ja szybko resetujemy to. O nie, o nie. 2,8 km, dobra. Mi została już tylko jazda na przełaj. Ja nie mogę, najgorzej. Myślałem, że wyhamuję, ja naprawdę hamowałem ostro przed tym. Chciałem go wyzwać na pojedynek, bo mi tam go jeszcze łapało. Nie wiesz. Ale widzę, że gościu się trochę spocił, jedzie autostradą. Zamiast pojechać sobie normalnie na przełaj, tak jak ja, to chyba próbował wybrać jakąś taką lepszą drogę. No bo jest świadomy tego, że samochód ma słaby, tak jak ja. Ale patrzcie, no 160 km na godzinę. Ja nie, powiem wam, nie jestem pewny, czy ten samochód lepiej rozpędza się od Garbiego. Myślę, że poziom jest bardzo podobny. Z tym, że tutaj mamy AWD, więc trochę łatwiej go kontrolować, jeśli nam zarzuci dupę gdzieś tam, no nie? Tylko tyle. A osiągi, mam wrażenie, że są bliźniacze. Kurde. Ej, to ja już myślałem, że to przegram, jak byłem na tej skale. Bo to są sytuacje, no jakby samochód miał z trzeciego poziomu ten gościu, to już by mnie porobił na pewno. Na pewno. Tutaj mamy coś fajnego, jeden goni drugiego. I tamten ma jakieś coś niebieskiego, jakiś nie, chyba Focusa ma, tak mi się coś wydaje. Ale goni Garbusa. O nie, ja bym chciał tego niebieskiego, chciałbym tego Garbusa uratować. Cholera, nie dogoni ich. Ty, ale nie, Garbi mu coś tam zwiewa, okej, spróbuję jeszcze odbić tą stronę. Ty patrz, to było prawie pewnie, że tego złapię. Może jeszcze ja go złapię. Czekaj, byleby nie w drzewo walnąć. Super, dawaj. Ja udaję, że mam dobry samochód, a ten ucieka. Patrz, masz lepszą furę, kurde, o dwa poziomy. On ma Volvo. Ty, ten sam poziom? O, to będzie ciekawy pojedynek. I też się rozbiliśmy tu we dwóch, nieźle. Dobra, moja Audica, ja wierzę w ten samochód, ja wierzę, że on jest dobry. 2,8 km znowu? Przejadę kawałek asfaltem, czekaj, bo ktoś tu we mnie... O, myślałem, że się z nim zderzę. Ja wierzę w ten samochód, chociaż Volviaczem nawygrywałem dość dużo. Volviacz jest dobry. Zobaczymy, jak mi pójdzie, no nic. Na razie cisnę gaz do końca, no i oczywiście staram się w nic nie uderzyć. To jest, jak wiecie, koniec pojedynku czasami, jak coś uderzysz. Jedziemy. Aby w ogóle ja mam tu piątkę jakąś w tym samochodzie? Bo nie wiem. Może być ciężko, jak nie będę miał. Teraz kilometr. O kurde. Gdzie to będzie? Nie, Volvo, rozwal się. Oh shit. Piątka. O, ale Volvo mnie rozwala. Trzeci poziom, zobacz. Dobra, cholera, nie wierzę. Nie, weź tam gdzieś zjedź na bok. Okej, let's go. Let's go, boy. Kolejny Garbi kontra Garbi, Jezu. Ej, Volvo mnie pokonało, nie wierzę w to, nie wierzę. To był jakiś wredny gracz, bo gonił. Miał trzeci poziom, no dobra, trzeci poziom to jeszcze można się z Garbim chyba ścignąć, no. Ale Garbi to ma taką zawsze taryfę ulgową chyba u mnie, powiem wam. Zostawiam sobie Garbiego na pojedynki Garbi kontra Garbi. A jak widzę Garbiego, mam na przykład, no już czwarty poziom, to na 100% go nie wyzwę. Chyba, że Garbi na przykład ma... jest przy końcu meczu, już jest ten ostatni krąg i wiesz, trzeba szybko zmienić auto na jakieś inne, no to wtedy tego Garbiego wyzwę, a tak? Tylko Garbi kontra Garbi i wtedy jest super. Ale wydaje mi się, że pojedynki w Forzie Horizon 4 tych początkowych samochodów z pierwszego poziomu, Mini Cooperów, były śmieszniejsze, bo te Mini Coopery już, jak na nie patrzysz, to one są takie śmieszne, nie? A te Garbusy są zwyczajnie, jak dla mnie, takie żałosne, kurde. To są takie samochody, którymi się jeździ, żeby się upokorzyć. Oczywiście duże oczko do osób, które są fanami Garbusów, ale chodzi tutaj o to, że no... Zwyczajnie śmieszniej było oglądać takie małe, śmieszne samochodziki ścigające się ze sobą w Forzie Horizon 4 na tych początkowych pojedynkach, niż tutaj te Garbusy, które no nie wyglądają dobrze w stosunku do Mini Cooper. Po prostu nie są ani śmieszne, ani fajne, a po prostu są Garbusami i koniec. No i miałem z tego pojedynku dosyć ciekawy samochód, chyba ani razu nim nie jechałem. Co prawda to jest tylko drugi poziom, ale jestem bardzo ciekawy, jak sobie poradzi w pojedynku. Czy to faktycznie jest dobre auto? Kilka samochodów z drugiego poziomu jest całkiem okej. Okay. Tam widzę, jakiś typo jest. Spróbuję się z nim ścignąć. Zobaczmy na mapę. On już pewnie zawraca. Nie wiem, czy... On mnie chyba jeszcze nie widzi.
Audi Quattro, trzeci poziom, ale zostanę przy tym drugim, bo jestem ciekawy, co ten samochód zrobi. Już muszę zawrócić, bo ten typo chyba się szykuje tu ładnie. Ford Focus RS, ciekawe. Zobaczymy, co się stanie, jadę na asfalt. Okej, tutaj chyba tylko wyścig, znaczy pojedynek asfaltowy. Nie ma co się tam cisnąć na tych przełajach z dachu. O, gość gdzieś tam spadł. Szybko. Także jestem ciekawy tego samochodu. Akurat tutaj mamy ciekawy pojedynek, bo trzeci poziom kontra drugi. Zobaczymy, co ta Golfina potrafi. Okej. Tutaj na zakrętach bardzo fajnie, mamy napęd AWD, proszę bardzo, ja myślałem, że napęd naprzód. Tutaj bardzo spoczko pod kątem przyspieszenia. Pamiętajcie, że ścigam się z poziomem trzecim, także tamten samochód może, ale nie musi, może mieć trochę lepsze możliwości. Zobaczmy na mapkę, ok, i tu będziemy musieli zaraz odbić. Tylko trzeba uważać na te nieszczęsne kamienie. Mam nadzieję, że na nie nie trafię. Gościu jakąś tam zaawansowaną taktykę próbował zastosować, nie? Dobra, tu trzeba zwolnić, bo może być nieszczęście. Ej, what? W jakim dziwnym miejscu w ogóle meta była? Okej. Wreszcie zaawansowaną taktykę stosował, bo się w pewnym momencie w moją stronę odwrócił. Ja tak trochę czułem, co on tam kombinuje. Dobra, teraz Volvo Polestar. Kurde, to ciekawe, wróciłem w to samo miejsce. I tu też jakiegoś typa spotkałem. Mam nadzieję, że to nie będzie Garbi, bo już trzeci poziom mam. Nie wziął, pogardził Audi RS... RS6 pogardził? Ja nie wiem, czy ta RS6 nie jest szybsza od mojego Volviaka. No dobra, jak pogardził RS6, to jest to na pewno jakiś dobry gracz. Podejrzewam, że ma jakieś Maserati. Gdzie on jest? The fuck? Zniknął z mapy. Jest. Porszaka ma co? Pogardził Audi RS6. On nie wie, że Audi RS6 jest dużo lepszy od tego Porsche. Jedziemy z nim. Ale zniknął z radaru w odpowiednim momencie, nie? Okej, okay, dobra. No to będzie ciekawe. Czy waszym zdaniem ta Porszawa jest dobra? Ja też mało o nią jechałem chyba. Tak samo jak tamtym Golfem poprzednim. Gaz, 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 typaczek zwiewa, dawaj ziombel, będzie fajnie, będzie fajnie. Ej, no nie wziął tej audycji, ja sam się zastanawiam, czy jej nie zabrać. Mam cię, namierzyłem go. Okej, okay, jedziemy prosto, tak jak byliśmy skierowani. Ale umówmy się, no AWD w Volviaczu, ten samochód mnie rozwalił na łopatki w którymś tam pojedynku. Tutaj chyba ominę sobie... Pominę sobie stadion, o, w ten sposób. Przez chwilę myślałem, żeby wjechać na ten stadion, ale chyba nie ma takiego sensu, no nie? Tego robić, tu trzeba uważać na te żarówki. Tyk, no i pięknie, o kurde, to jest przeciwko, akurat w tym miejscu, nieźle. Fajnie to wygląda. Na tej mapie powinno być dużo więcej graczy, tak? Limit na tego eliminatora powinien być tak ze 150 osób, no nie? Ta mapa jest ogromna! A tak to by się co chwilę ktoś spotykał. Dlatego ja się spawnuję w miejscach, w których jest więcej graczy, a niekoniecznie w miejscach, gdzie są dobre dropy. No, przeważnie na tym festiwalu najwięcej graczy. Dobra, tutaj patrzę, że jest dużo dropów przy okazji, to możemy zerknąć, co jest ciekawego. Bierzcie Audi RS6 na drugim poziomie, to jest kozak pura. Mówię wam, kozak. Będziecie w szoku, jak weźmiecie. Dobra, tu widzę, że ktoś w pojedynku. Jest tutaj znowu Volvo V60. Ja miałem Volvo V50, to jest poprzednia jakby generacja w stosunku do V60. I powiem wam, że V50 było więcej miejsca niż V60. Kiedyś ktoś mi oferował za 49 tysięcy złotych V60 z chyba 9 roku. Jakiś mechanik akurat, który naprawiał mojego Volviaka, mówi: a tutaj mam takie fajne Volvo, a nie chciałbyś kupić, nie chciałbyś kupić. Ja mówię, nie, no co to takie ciasne, nie? Ej, naprawdę, w środku, na nogi, malutko miejsce. Dobra, ja mam chyba tego Lancera, tak? To jest chyba to. Ktoś mnie tam gonił przez chwilę, ale byłem zagadany, nie chciałem się wygrać za pojedynek. Dobra, nawracamy, może jeszcze go znajdę. O, tutaj kogoś mam. Co to tam jedzie? Nie wiem, biorę Lambo! Dawaj, ziomek, patrz, wysłałem go! Patrz. 700 metrów, co jest? What? Dobra, przejadę przez to. Nie wierzę! Centenario będzie moje! Gdzie ten gościu jest? Ale jaja! Ale jaja! O, dobrze! Dobrze jest! Ty, gościu się nie spodziewał! On dopiero skończył pojedynek, wcisnął gaz do końca. Jak w tym czasie? Ale beka!
10. poziom Centenario. Dzień dobry. Teraz wypadałoby wejść w ustawienia i zmienić z Hashliftera na łopaty. Dawaj, kogo my tu mamy? Kurde, dwójko. Ale to sprzęgło. Dawaj, dawaj, dawaj. Oh! Tak, mamy super sportowy samochód. Teraz wypadałoby pod koniec meczu trzymać się gdzieś w okolicy autostrady. Chodź tu, boy. Chodź tu, boy. Mam cię. Ej, no kliknąłem go, yes. Dobra, zawracamy, czy gdzie jedziemy? Zawracam. O, szybko, ale się wystraszyłem. Nie chcę stracić tego Lambosa. Chcę go mieć do końca mecza. Ale pojedynki też są ważne. 2 kilometry. I tak jak wam mówiłem na początku tego odcinka, trzeba uważać z szybkimi samochodami. Jak one się rozpędzą, to jest bardzo ciężko ominąć przeszkody, które pojawiają się z nienacka. Nie, jakieś drzewa, jakieś słupy, jakieś kontenery, jakieś inne rzeczy. Trzeba na to uważać i koniec. Dlatego nie warto po tych wertepach jechać aż tak bardzo szybko. Ale teraz będę miał możliwość też ulepszyć swój samochód i nie wiem, czy będę chciał to robić, bo Centenario bardzo dobre. O! O! Okej. Ciekawe, co ten gości sobie pomyślał, z którym go pokonałem. Czy jak go pokonałem? Wolwiaczem? Chyba Wolwiaczem. Dobre to było, dobre. Nie, tego nie chcę. Gość, jak się typo jest, bo... Patrz! O kurde! O kurde, ale się na mnie przyczaił, skubany. Kilometr? Nie! Dawaj, Centenario, ale się przyczaił, dziad śmierdzący! O nie! O nie! O nie! To będzie koniec chyba! O na na na! O na na na! Poleciał dalej! Poleciał daleko! Trafi w punkt? No trafi, dziad śmierdzący! Ale mnie zrobił! Typ zrobił mi dokładnie to samo, co ja zrobiłem temu typowi w Centenario. Czyli on skończył pojedynek, wyzwałem go i tamten już jechał w kierunku miejsca, gdzie będzie finish. Jedyną szansę miałem taką, że może gdzieś tam źle wyskoczy, ale trafił idealnie, wiesz, przed punkt, no i niestety. Ale mnie to boli, już myślałem, że Centenario będzie do końca mecza, już będzie fantastycznie. No niestety, jest jak jest. W ogóle tak sobie pomyślałem, że może właśnie lepiej by było nie grać na Hashlifterze. Chociaż nie, lepiej na Hashlifterze, bo czasami jak się leci gdzieś tam w powietrzu, to na sekwencji nie mogę sobie od razu wbić na przykład jedynki czy wstecznego, a na Hashlifterze mogę to zrobić. I czasami warto, bo już wiesz, że na przykład będziesz musiał coś tam robić, jak już wylądujesz, a na sekwencji nie da się to tak szybko wbić tych biegów, tylko trzeba nawalać, no nie? Tutaj ktoś zabrał dropa. Dawaj go od razu, dawaj, kurde, już zwolniłem. Niedobrze. Niedobrze, dawaj, jedziemy, Garfi. Polisz Burak. Tak? Tak było napisane, Burak? Nie zdążyłem przeczytać. Jedziemy, zobaczymy jak pójdzie. A tak w ogóle, propos Buraka, to byłem ostatnio w Turcji i Burak to jest normalne ich imię, tak jak u nas Tomek na przykład. Tak u nich jest Burak. I to było bardzo ciekawe, bo to jest bardzo popularne imię u nich, Burak albo Buran. I Burat, to są bardzo popularne imiona u nich, no nie? I słuchaj, i w pewnym momencie spotkałem 3 gości i oni ze sobą pracowali. Jeden to był Burak, drugi to był Buraty na końcu, a trzeci to był Burany. I potem przyszedł 4 i nazywał się Burak. Ty na końcu, ja nie wytrzymałem po prostu. Wszyscy się tak samo nazywali. Nie wytrzymałem ze śmiechu i zacząłem się śmiać. Oni się pytają, dlaczego ty się tak śmiejesz, nie? No i ja mu tłumaczę, że no u nas Burak to jest określenie na kogoś, to jest takim typowym burakiem w BMW jakimś, nie? Że tam szpanuje na, wiesz, bardzo długo parkuje przed Biedronką albo przed Lidlem na parkingu. No i to nie jest taka osoba. Ty, gościu się poddał, what? Burak się poddał? Okej, okay, to był jednak Burak. Nie no, to jest taka osoba, z którą, która wiesz, po prostu szpanuje, no jest takim burakiem, no nie? No, ale oni tego totalnie nie załapali, tylko się tak zrobili, aha, okej. No i w sumie tyle. Byłem mega zaskoczony, że w ogóle u nich takie Burak, Buran, Burat są ultra popularne te imiony, nie? Albo na przykład jedna kobieta, z którą tam też pracowałem, nazywała się Busra.
Poważnie, no, ja nie przekręciłem tego. Busra. Jak lubię przekręcać, znaczy często przekręcam jakieś nazwy, tak tego nie przekręcam, bo pamiętam bardzo dokładnie. Busra. No jakby w języku polskim dla nas to jest takie imię, o Boże, no nie da się tego słuchać, nie? Zdaje się, jestem Busra. Okej, no. Busra. Nie mógłbym tak mówić do swojej kobity chyba. Cześć, Busra, idziemy na zakupy. Straszne, straszne. Oho, tutaj mamy kogoś. Siema, siema, też cię szukałem. To jest Nomad. Ale ty, on ma 6 poziom, a Nomad to jest taki sztos. Jeśli chodzi o przyspieszenie i wszystko, ta moja Porschawa to nie zbyt chyba. No zobaczymy, no nie poddaję się. Nie będę burakiem. Jadę do końca. Czekaj, dobra, jak tu pojedziemy? Nie zerkną na mapkę, ja pojadę sobie tym shooterem. O, też wybrał ten shooterek, okej. Ole, mnie tu podbija. Dobra, pojechał przez las. Nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł, no bo jak dobrze powymija, to będzie okej, ale generalnie szanse powodzenia są mniejsze niż tu po drodze. Dobra, rozwalił się gdzieś, jadę tu piramidami. Co to jest? Tutaj, super. Okej. Asfalt. Nie wiem, czy brać tego Nomada, czy zobaczymy, co będziemy mieli do wyboru. Ale o kurczę, ten pojedynek był dobry. Gości miał sporą przewagę, miał na pewno szybszy samochód. Jest! Udało się wygrać. Było ciężko, ale gościu wytrwał do końca, także gratki dla niego. Ostatnio zauważyłem taką tendencję, że... Dobra, wezmę tego ProDrive, dawno nim nie jechałem. No to chyba jest gorsze od Nomada, ale co tam. Zauważyłem taką tendencję wśród graczy tutaj na trybie Fortnite, że przed końcem meczu od razu wychodzą. Ja wiem, że oszczędzacie sobie czasu i tak dalej, nie, jakby szybciej. Ale to jest takie trochę tchórzostwo, bym powiedział, co? Jak myślicie, jest to tchórzostwo czy nie? Jednak zobaczyć, jak ktoś cię pokonuje, no to nie jest przyjemne. Jak wyjdziesz z gry, no to okej, nic nie widziałem, nikt mnie nie zrobił, nie? Tak jak tamten burak wyszedł, czy coś. Widział, że przegrywa, no dobra, to ja wychodzę, nie? Często tak się spotykamy z takim czymś w grach. No i za nim jest to trochę tchórzostwo, jak mycie. Dobra, tam mamy jakichś gości, którzy chyba będą się ze sobą ścigać, ale może się uda jeszcze ich tutaj myknąć. Nie, jednak się wyzwali. Ach. Oho, mamy coś. Dobra, jesteśmy na skraju. Zabiera dropa, coś wziął, nie wiem co. Próbujemy. Nomada wziął, o kurde, ciekawe. Nie, czekaj, to jest coś innego, to jest Exocet. On jest zajebiście dobry. On na przyspieszenie to mnie porobi, dlatego ja muszę tutaj, oj, uważać. No, tamta fura jest kozacka. Ona ma niską prędkość maksymalną, a tutaj w tej klasie zwłaszcza tak bardzo prędkość maksymalna nie jest ważna. Mamy tak trochę przerzedzone drzewa, można myknąć skrótem trochę. Dziś nie mi czuję, że mi tam po zderzaku mnie gdzieś tam smyra. Dobra, pojadę sobie tu. Teraz tutaj. Mam taki... Ożeż w mordę. Chciałem powiedzieć, że mam takie auto... Jej do przodu! Aaaa, mam takie auto safari, ale chyba nie. Odbiło go od gałęzi, wiecie? Odbił się od gałęzi i uderzył w drzewo. Dobra, wybrnąłem. Myślę, że tamten gościu, jak jechał przez las, to miał jeszcze większy problem, bo jest lżejszy od tej Porschawy. Jak jego odbiłoby od jakiejś przeszkody, jakiejś gałęzi czy czegokolwiek, to ino roz. Dobra, pokonałem kogoś, jest. Ale znowu takiego, kurczę, rurowca, no nie? Dobra, mamy Cayenne, coś dużo cięższego teraz. Także może nie będziemy tak odbijać od tego wszystkiego. Mamy przy okazji dropa, a zajrzę, co jest. To już i tak końcówka meczu, zdaje się. To jest... RS7, powiem wam, no! Dobra, zostanę przy tej Porschawie, bo wydaje mi się, że ona lepiej brzmi od RS7. Chociaż RS7 z kolei w Forza Horizon 4 lepiej brzmiała, takie mam wrażenie. Dobra. Ktoś chyba kończy pojedynek. Widzę, że dwóch gości się ze sobą ściga. Tu jest Peugeot. Peugeota chyba nie bierzemy zamiast tej Porschawy, nie? Raczej nie. O, tam widzę, że na drodze ktoś ściga. Może byśmy sobie... Poszty. Tak w powietrzu? Nie. On by już jechał do celu prosto.
ale to fajnie wyrobił chyba, albo się rozwalił, czekaj. Już ten gościu podejrzany. Jeszcze mamy czas na pojedynek, zostało 8 graczy. Myślę, że mam szansę go tam myknąć jeszcze, tego broncia, co gdzieś tam śmiga. O i zobacz, ta fura się od tych drewienek, wszystkich gdzieś tam gałęzi, tam jak to teraz jest popularne, chrustu, nie odbija tak jak ta moja poprzednia Porszawa. Oż ty, wyzwał go, co za dziad. I pojechał w inną stronę, czekaj, przyblokuję go. Nie dam rady, nie trafię go. Ach, dobra, on to już przegra. Tu się gości dwóch ściga, próbują się wyzwać i tu ja jestem, więc ja też się tutaj... Ten. Możesz, kurde, nie tak! Nie tak! Ach! Padła mi ta Porszawa, cholera. Cholera, ale lipa, ale lipa! Nie, no nie wierzę, nie wierzę! To nie miało tak wyglądać! Samochód mi spadł i się ześlizgnął! I te gałęzie wszystkie. Nie. O nie! Muszę cię jeszcze gdzieś gościć, nie masz szans, się rozwali. I dupa zbita. Oj, odcinek. Było kilka fajnych pojedynków, ale no. Ten ostatni wszystko zrujnował. Wszystko zrujnował. Jak tak mogło być? Jak tak mogło być? Tak fajnie szło. Już taką fajną Porszawę miałem. Kurde, no. A tamten jeszcze takie dobre przyspieszenie, bo to chyba 8 poziom był. Taki malutki, to sobie tam myk i już przy celu był, no nie? Jeszcze asfalt miał, ach. A ja się tam wrąbałem w te drzewa. Nie wierzę, taki był koniec tego wszystkiego. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i miło spędziliście czas. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Gajas.